to na pewno stoi na pierwszym polu. Porównaniu toru inaczej, nie porównaniu, tylko poruszeniu. To roszenie sprawia, że trzeba dostać się gdzieś na zewnętrzną, z pierwszego pola daleko. Zobaczymy, jaki plan ma na to właśnie wspomniany Wojdyło. Wojdyło, Bier, Zęgota, Michajłow. Dobrze, znów Rybniczanie ze startu, ale tutaj chce po wewnętrznej przemknąć ekipa gospodarzy i to chyba im się uda. Pytanie, czy podwójnie? Tak, podwójnie. I Bierę, i Michajłow robią robotę, no ale jest jeszcze Grzegorz Zęgota, jest Patryk Wojdyło i oni tutaj będą chcieli gonić. Niemniej wydaje się, że ta przewaga gospodarzy zaczyna rosnąć, chociaż nadciąga Zęgota i teraz na wejściu w drugi łuk. Atak i to niezwykle skuteczny atak, bo było 5-1, teraz jest już 4-2 Zęgota, zatem teraz będzie musiał się wystrzegać kontry ze strony Michajłowa, chociaż Michajłow już parę dobrych metrów stracił do zawodnika gości, próbował w ten sam sposób, w jaki stracił pozycję, no ale w tej chwili nic z tego. Jeszcze raz, jeszcze jedna próba Michajłowa, Zęgota uciekł, defekt na prowadzeniu jeszcze w tej chwili Keneta Bier, a więc 4-2 dla Rybnika zrobiło nam się. Cóż tu za historia zbudowała się w biegu dziewiątym.